Szanowni Państwo, jak zauważamy, z racji zdrowotnych usprawiedliwił się dzisiaj nieobecnością pan profesor Tadeusz Smyczyński, ale mimo, że się usprawiedliwił, to jednak przesłał do nas swoją prelekcję. Bardzo proszę, aby tą prelekcję w imieniu pana profesora odczytał nam pan doktor habilitowany Błażej Kmiecik, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i oczywiście Fundacja Ordo Iuris. Zapraszam. Drodzy Państwo, musi być króciutki dosłownie wstęp. Jakiś czas temu brałem udział w takim szkoleniu na Uniwersytecie Harvarda. Dotyczyło ono właśnie praw dziecka i form pomocy praw dzieciom, kierowanej w stosunku do dzieci. I dyrektor tego, tam jest takie Centrum Praw Dziecka Uniwersytetu Harvarda, stwierdziła, że przy konwencji o prawach dziecka, przy tworzeniu konwencji brał udział, jak to ona stwierdziła, pewien sprytny Polak, bardzo mądry Polak, który potrafił połączyć bardzo różne podejścia ludzi z całego świata, którzy mieli stworzyć tą nazywaną dzisiaj czasami Konstytucję Praw Dziecka. Tym sprytnym, mądrym Polakiem jest pan profesor Tadeusz Smyczyński, który, tak jak ksiądz profesor wspomniał, nie mógł dzisiaj z nami uczestniczyć, ale przesłał nam list, który pozwolicie państwo, że w tym momencie z nieskrywaną dla mnie, co jest dla mnie nieskrywanym zaszczytem, pozwolę sobie państwu odczytać. Czcigodni i szanowni państwo, z prawdziwą przykrością stwierdzam, że wskutek upadku sił z powodu operacji nie mogłem przyjąć zaproszenia do osobistego udziału w debacie o prawach dziecka. Wiadomo, że dziecko samo i w swej gromadzie wzbudza w przeciętnie wrażliwym człowieku uczucia wyższe, opiekuńczości, współczucia, w razie doznanej krzywdy i tak dalej. Te kwestie należą jednak do sfery pozaprawnej, chociaż brak regulacji prawnej też jest z pewnością szkodliwy. Konwencja o prawach dziecka jest więc potrzebna, co okazało się po I wojnie światowej, gdy uznano, że konieczne zostawić ślad, a raczej zapowiedź szerszej troski w postaci krótkiej, lakonicznej deklaracji dotyczącej dziecka z 1924 roku. Współczesne wojny angażują nie tylko wojsko, ale i ludność cywilną, także dzieci, które są najbardziej bezbronne. Wspólnota międzynarodowa zajęła się też dziećmi, ogłaszając w 1959 roku Deklarację Praw Dziecka. Zawierała ona dość ogólne i oczywiste sformułowania, które nie wzbudzały sprzeciwu. Potrzebny był nowy akt prawny oparty na kontroli i sankcjach, a nie tylko pięknowaniu, którym nasycona była propaganda komunistyczna. Narody Zjednoczone ogłosiły rok 1979 Międzynarodowym Rokiem Dziecka, a właśnie Polska Rzeczpospolita Ludowa wykazywała tę okazję do celów propagandowych. Druga połowa lat 80. była dla Polski Rzeczpospolitej Ludowej czasem głębokiego kryzysu społecznego i gospodarczego, a zatem zgłoszono nic nie kosztujący polski projekt konwencji o prawach dziecka. Argumentowano tę inicjatywę tym, że Polska jako ofiara represji i barbarzyństwa niemieckiego, profesor pyta, czy tylko, ma szczególne prawo zająć się tym zagadnieniem. Sprytnie, chociaż fałszywie kalkulowano, że napisanie konwencji to jest sprawa prosta, a korzyści propagandowe będą znaczne, bo kto nie kocha dzieci? Okazało się bowiem, że wcześniejszy partyjno-rządowy projekt był tekstem przepisanym z deklaracji z 1959 roku z dodaniem kilku przepisów ratyfikacyjnych. Wiadomo natomiast nawet studentowi, że deklaracja jest zupełnie innym aktem prawa międzynarodowego niż konwencja. Opinie rządowe po zapoznaniu się z tym knotem podały go silnej krytyce i wnioskowały o odrzucenie. Władze Rzeczypospolitej Ludowej zwróciły się wtedy do Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem był profesor Adam Łopatka,
z prośbą o pomoc. Kompromitacja wtedy była niemała. W tym instytucie prace badawcze prowadzono także w Zespole Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, w którym natychmiast podjęliśmy pracę nad projektem konwencji. Czasu było mało, około 3 miesiące, a dokumentacji, krytyki pierwszego nieudanego projektu, badań nie tylko aspektów prawnych, ale i z innych dziedzin nauk społecznych starczyłoby na dalsze miesiące. Ten nowy projekt był dyskutowany w ramach kadr Instytutu z zaproszeniem również praktyków, sędziów, pracowników administracji państwowej, organizacji pozarządowych i tak dalej. Już nasza wewnętrzna dyskusja nad nowym projektem nie wniosła zasadniczych poprawek, a co najważniejsze, projekt ten dyskutowany przez kilka lat w Genewie i uchwalony w 1989 roku zawiera prawie niezmienione formuły normatywne dotyczące jurydycznych aspektów tożsamości cywilnoprawnej, podmiotowości i stopniowej autonomii dziecka, jego miejsca w rodzinie, problem równowagi praw dziecka względem praw rodziców i tak dalej. Czy konwencja daje uniwersalne rozwiązania i dyrektywy dla wszystkich ludzi różnych państw, różnych kultur i religii? Z pewnością nie. Ale przy dobrej woli i umiejętnej wykładni na korzyść dziecka, trudności znalezienia optymalnego rozwiązania byłyby znacznie mniejsze. Niestety, wiele państw wyraźnie forsuje swoją politykę społeczno-rodzinną, a nawet wprost lekceważy jasne przepisy konwencji. Jednym z ostatnich przykładów takiej praktyki jest sprawa Rosjanina i jego dzieci. Wszyscy wyznania prawosławnego, których umieszczono w cudzysłowie szwedzkiej rodzinie muzułmańskiej. Czy konwencja nie ma zastosowania w decydowaniu o sposobach zapłodnienia in vitro? Czy nie chodzi tu o dziecko? Preambuła nie pomija przecież ochrony dziecka przed narodzeniem, nie mówiąc już o aborcji. Proszę wybaczyć mój opis historii tworzenia się konwencji, lecz nie mogłem pominąć tego procesu, który najpierw obserwowałem, a później przystąpiłem do badań i opracowania tekstów poszczególnych przepisów, zwłaszcza co do kwestii prawnych. Uważam, że jednak hasła i formuły prawne konwencji o prawach dziecka poruszą sumienia wielu decydentów, aby zmniejszyć krzywdę dziecka, a ich obrońcom dają narzędzia dla optymalnej i sprawiedliwej wykładni systemowej. Z wyrazami szacunku i podziękowania dla uczestników konwencji pozostaje Tadeusz Smyczyński.